Dzięki prawidłowej obróbce okna dachowego zyskasz nie tylko walory estetyczne, ale także unikniesz strat ciepła i zbierania się wilgoci. Zacznij od przycięcia profili w konstrukcji zabudowy skosu pod planowany otwór okienny. Dotknij profile UD, a następnie zamocuj je do profili zabudowy skosu. Upewnij się, że został zachowany odpowiedni kąt. Krótsze, docięte fragmenty profilu przykręć do krokwi. Następnie wsuń w nie profile CD60. Stworzą one konstrukcję zabudowy okna dachowego. Zwróć uwagę, aby dokładnie wypoziomować poszczególne elementy zabudowy. Całość starannie uzupełni wełną mineralną, zminimalizuje ona mostki termiczne i zapewni odpowiednie warunki cieplne w pomieszczeniu. Po czym szczelnie przymocuj folię paroizolacyjną. Dotknij płyty gipsowo-kartonowe. Pamiętaj o uwzględnieniu skosów. Następnie zamontuj je do wykonanej konstrukcji. Po montażu płyt wykorzystaj profil uniwersalny Flex. Zamocuj go na górnej i dolnej krawędzi zabudowy okna. Po wykonaniu płytowania całego skosu poddasza na wszystkich narożnikach zastosuj taśmę papierową z wkładką metalową. Użyj do tego gipsu szpachlowego Norgips Start i pamiętaj, aby pozbyć się dokładnie wszystkich bąbelków powietrza. Całość zabudowy wykończ masą szpachlową Norgips Start and Finish, a następnie starannie wyszlifuj. Wykonana w ten sposób zabudowa okna dachowego zapewni komfort termiczny oraz dużo naturalnego światła.